witajcie w 52 odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Okej. Co byśmy tu zrobili na początek? Wbijemy sobie do floty Kenwaya. Tak na szybko zobaczę, co tam dostałem, jakąś wypłatę. Nie będę dzisiaj ich wysyłał, dzisiaj mają wolne. Tak się narobili. O, oblokowane miasto Dakar. Jak miło. Benguela. Fajnie. Hełm paradny Altinqui. What the fuck? Dobra. A ktoś wyszedł z tego cało? Dobra, mamy jeden. Co? A, straciliśmy ten jeden statek, pamiętam. No tak. Teraz naprawimy sobie te statki. Dzisiaj ich nigdzie nie będę chyba wysyłał. No to chyba nie ma sensu. Chyba że będą jakieś misje, które będą warte nawet 5000, to spokojnie możemy je wysłać. Tak od 3000 do 5000 takie misje, to ja mogę ich tam wysyłać, ale jak takie biedniejsze, to nie ma sensu. Dobra. Zatoka Biskajska, co tam się znajdują za misje? Bieda, widzę, więc tutaj się chyba nie opłaca. Szukam jeszcze. Afryka Północna, nie ma. Co to jest? Zielony przylądek. Stary Francuz. No bieda, okropna bieda. Masakra, powiem wam szczerze mówiąc. No to nieładnie. A weźmy sobie ten zielony przylądek. Fregata i liniowiec. Dobra, jedziemy z tą bitwą po całości. O, ładnie już spalona. Jeszcze ją pojedziemy do końca. Pięknie. Za głośno jest. I nasze trofeo trafia do nas. O, zwróciło nam się w sumie. W sumie jak jest teraz ryzykownie, niebezpiecznie, to nie, to jeszcze może byśmy tak to wyczyścili. Teraz jest ostrzej, więc trzeba będzie coś zrobić, większe siły wysłać i fregata. Dobra, jedziemy. Mamy beczułkę, więc na sam początek. No. Komu się pierwszemu załaduje? Ale wolę zaatakować inną fregatę. O! Fregata się ugięła przed... Nieładnie, nieładnie. Jeszcze się powinno w Santa Luis zachować. I mamy. Kurde, głośno jest. Zaraz mnie to będzie wkurzało. Teraz mamy status ryzykownie. Dobra, starczy, starczy. A wyślemy na tą misję. Tą, że jakże fregatę. Dobra. I jest gicior. Afryka Północna. No słabe to są misje. O, to jedyna może być taka. Wyślijmy liniowca.
Chyba że zmniejszymy trochę ten ryzyko. Tak. Niech tak będzie, bo nie chcę stracić kolejnego statku. 3 fregaty trzeba będzie wysłać. Dobra. To będzie wojna fregat. Więc to będzie dość emocjonujące starcie. Ale raczej sądzę, że moi dadzą radę. No i pierwsza fregata padła. Ostro jest. Ale moi są niepokonani. Kenway ich tak nakarmił, że teraz spokojnie dadzą sobie radę. No i teraz Hannes. O, odlot. No, dość spore nagrody. To jeszcze raz. Fregata, fregata, bryk. Dobrze. Zrobimy to jeszcze i chyba starczy w sumie. No i dobra, ruszamy. Jest, fregacie. Teraz czas na bryk. I jeszcze fregat. No, pięknie. Dorobane. Uważać, uważać. Pierwszym się załaduje. No, wszyscy są ranni. Ale i tak zwyciężyłem po naszej stronie. No i super. Dobra, teraz jest ryzykownie. To możemy już wysłać w sumie na tą misję. Tam. Tak, dajemy Samuela. Płyniesz mi tam. Dobra, coś jeszcze sprawdzę, jakieś misje, które by się opłacało. Ale chyba już nie widzę żadnej misji, która by się tak bardzo opłacała. Same tutaj takie misje bezużyteczne i dość niewarte. O, tu możemy wysłać jeszcze. Którym szybciej? Bo to też właśnie zależy. No ha. Zamówienie dla korsarzy. Dobra, to zrobimy jeszcze tutaj jedną bitwę. Fregaty, dobra, 2 fregaty. Jedziemy. O kurde, tylko 2%? Fuck. Jezu. Dobra. Trzeba wysłać tam 3 fregaty. O Boże, jakbym to zrobił, to by moje statki już poszły. Dobra. 3 fregaty na 2 fregaty. Damy radę, spokojnie. Mamy większą przewagę. Ale ładnie ukrywamy. Ale mamy już wygraną, więc liczy najbardziej. Bardziej jeszcze przetrwał. O-o. No. Na HMS-a nie trafił. Kłamał. Jest wygrana. Świetnie.
Jeszcze raz zrobimy tak i już możemy mieć to z głowy. Szkuner, szkuner, fregata. Dobra, mamy tylko jeden szkuner, bo Adriana Sprite albo już zginęła, albo jest jeszcze na jakiejś misji. Dobra, damy sobie bryga i fregatę. Dobra, zaczynamy. Trochę inaczej, ale powinniśmy dać radę. Tutaj będzie nieco spokojniejsza bitwa, ale zobaczymy. Właśnie wysyła trochę miny na szkunera. Dobra, trzeba będzie z tym jak najprędzej skończyć. No i tak ma być. Dobra, jedziemy ich po całości. Ne, czemu żeś spudłował? To jeszcze. Uuu. O kurde. Straciliśmy statek. Jak mi, że przykro bardzo. Kurde. Poszło. Aj. No trudno, trudno. Nie ma co na to poradzić. Dobra. Najpierw jeszcze naprawdę. No szkoda, no. To się stało i się nie odstanie. Ale zdobędziemy jeszcze statek, spokojnie. I ten za 2400. Aha. Fajnie, no. Nie wyślemy, póki nie dostaniemy więcej surowców na handel. Dobra, to jeszcze wyślejmy tego liniowca. Tak. Dobra, starczy tego wysyłania. Mam już tego dość, szczerze mówiąc. Chcę trochę coś porobić już takiego na otwartym morzu. Dobra. Co my tam mamy? Liniowiec 49 level. Ostro. Dobra. Gdzie dzisiaj byśmy sobie mogli popływać? No tak szczerze mówiąc, patrzę i widzę, że może skorzystamy z wraka La Concepcion. I sobie tam podpłyniemy i pozbieramy skarby. Nie ma sprawy. I tak szczerze mówiąc, co nie wiem, kiedy zacznę te misje fabularne. Ale to dopiero wtedy, jak już wiecie, uzupełnię wszystkie możliwe rzeczy w całych Karaibach, czyli Morzu Zachodnioindyjskim. Więc trochę tych odcinków będzie, no nie powiem, że ich będzie mało. Bo już mam 52 odcinek, więc to coś znaczy, że już naprawdę jest sporo. Ale tak jak planowałem, odcinków będzie może około setki. Zobaczymy. Tu się właśnie musi liczyć ta przygoda. Nagrałem te pozostałe części Assassina tak na szybko. I trójkę też mogłem nagrać, jak czwórkę teraz, ale wiecie, inaczej to było. To nie było tak jak samo jak w czwórce, że był wielki exploring, a tutaj to jest masakryczny exploring. Dlatego teraz ruszamy pod wodę i zbieramy trochę skarbów. 7 skrzynek i 3 fragmenty danych Animusa. Pięknie, nie? Dobra, ty sobie trochę pozbieraj. Dobra, ruszamy. Fuck, rekiny. Kurde, no przecież spokojnie. Zwiedź 3 zatopione okręty, dobra. Fajny achievement. Wodorosty, Edward, pamiętaj. One cię ratują zawsze. O kurde. Dobra, widzę tu już jedną skrzynię. O! Trzeba uważać na ten
meduzy. Jest, co my tu mamy? Trzeba teraz tu wolniej pływać, jeżeli chodzi o meduzy. Bo zaraz nas może rekin wychwycić. Wtedy nie będzie za ciekawie. Trzeba będzie zabrać sobie trochę tlenu, bo nam go zaraz zabraknie. A wiecie, co się dzieje, jak nam braknie tlenu. Dobra, interakcja. To są jednorazówki niestety. Dobra. Trzeba płynąć niżej i głębiej. Albo nie. Właściwie to powinniśmy płynąć tak. O-o. Zaraz zaatakuje, zaraz zaatakuje. Wtedy będziemy mieli przesrane. Przesrane, może nawet przerąbane. Dobra, tu widzę kolejną skrzynię. Okej. Teraz tutaj. Jest, widzę tu skrzyneczkę. To fajnie wygląda, naprawdę. Dawno nie byłem pod wodą, wiem. Dlatego teraz sobie pozwoliłem na to. Tutaj trzeba uważać te rekiny. To naprawdę jest masakra. O, proszę. Ło! Chapnął nas. I to ostro. Tu mamy zbiornik z tlenem, który sobie pozbieram. No, dajesz ten zbiornik, dobrze. Dobra, HP też się wyleczyło. Kurde, no. Nie patrzaj tam, gdzie nie trzeba. Dobra, zbieraj, zbieraj. Pięknie. O, jakiś schemat, jak miło. Ciekaw jestem tylko, co to było. No, i sam nas chapnie. Elitarny taran, o. Świetnie. To świetnie. Przynajmniej mamy coś teraz do zbierania. No wiem, chciałem sobie tu tylko podpłynąć. Kurde, muszę uważać te rekiny. No, ludzie, przecież ja to wiem, co mam tu robić. Nikt. Kuźwa. Muszę z tego skorzystać, bo mam mało HP. A jak stamtąd nie wyjdę, to będzie masakra. Dobra, tutaj, tutaj, tutaj. Skrzyneczka. Yeah, pięknie. Słyszę jeszcze gdzieś fragment danych Animusa. O kurde. Idzie ten fragment. O! O ty! Wynocha, 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 wynocha. Jeb. Możesz w dupę. Dobra, może lepiej, i lepiej jeszcze pozbierajmy jedną skrzynię. Gdzieś ona tutaj jest. Oj. Oj, coś czuję, że z tego nie wyjdziemy cało. To od razu mówię. Kurde. Ciężko, ciężko. Nam to będzie cały czas migało, póki nas ten rekin nie wykończy. O. Tu jeszcze jest jakiś otwór. Tam pewnie będzie ten fragment danych. Jest fragment. Szkoda, że nie może nas wyleczyć ten fragment. Kurde, trzeba szybko po tlen, bo zaraz nam się skończy. Co? Jeszcze jeden fragment? Dobra, gdzie mamy jakiś zbiornik z tlenem? Tam. Dobra. Beczka z powietrzem, czy tam zbiornik. Dobra. Aż 70 metrów, więc ciężko tam będzie dopłynąć. O kurde. Szybciutko, szybciutko. Zdążymy, zdążymy? Czy się zatopimy? Szybko, szybko, kurde. Bardzo szybko to musi być. Jep, jep. Żyjemy jeszcze, żyjemy jeszcze. O kurde. Jep. Jest. OMG. O Boże. Się prawie byśmy udusili caludzi. Kurde, uważaj na te meduzy. Mówiłem ci już coś. Kenway! Nie płyń tak szybko, tylko omijaj te meduzy. Dobra, bier to. Pójdziesz po jeszcze jeden zbiornik z powietrzem.
tam widzisz go niedaleko. Jeszcze mamy jeden fragment z danych Animusa. O kurde. Oj, coś. O, ładnie! Pożar nas, rekin! Nie, normalnie przeżyliśmy epickie przygody, tak, pod wodą. Jeszcze nie zabrałem fragmentu danych Animusa, chwileczkę. Gdzieś to jest jeszcze, fragment danych jest. I ja nigdzie nie uciekam, póki nie wracam, póki nie wezmę ten fragment danych. Już mamy 68 kafli, jesteśmy już ekstra bogaci. Trzeba teraz zbierać te pieniądze. I kurde, już jesteśmy niezmiernie bogaci. Kurde. Ale nie, no to było przerąbane. Tak szczerze mówiąc. Dobra. Tam jest ten fragment, widać go już nawet. Wynurz się, tak. Musisz się wynurzać. No wynurzaj. 5 rekinów nas widzi, super. Coś ty ze sobą zrobił, Kenway. Dobra, pięknie. Cały wrak zebrany. O-o. Ah! Dobra, wracamy. Jest, mamy tu belkę, którą możemy, wiecie, przyspieszyć. Ale chyba jednak nie skorzystamy. Dobra, tam widzimy nasz dzwon. Kurde. Jest, uciekamy. Jest. Tak, wracamy na statek. Jeb, pięknie. Okej. Dobra, mamy ogarnięte. Skarby również. To gdzie jeszcze możemy tak ruszyć? Widzę tutaj Cayman Sound. Sobie tam popłyniemy. Znowu trochę mamy kawałek drogi. Ale co tam, dla nas to nie szkodzi. Może coś jeszcze przy okazji podbijemy. Się rozejrzę dokładnie, co tam mamy. Bryg. Same brygi. A to co płynie? Kolejny bryg. O, to już jest fregata. Z dużą ilością metalu. Spokojnie, dotrzemy na wyspę zanim, wiecie, podbiję sobie tą fregatę, bo metalu potrzeba mi od cholery. Jeb, jeszcze slow motion. Dobra, ruszamy do ataku, jeb! A, przekaz jeszcze brygi. Dobra, padamy, jest. Podła. Dobra, teraz zwolnimy trochę. I teraz przyspieszamy z powrotem. Walnijmy go z moździerza, jest. Dobrze, fregata już padła. Bryga tu też potraktujemy tak samo jak fregatę przed chwilą. Tak tu ciągle nawalają tych działek moich gównianych. Najpierw trzeba się jeszcze tym zająć, bo widzę, że to nam nie odpuści tak szybko. Dobra, zaraz podpłyniemy pod tą strefę. Dobra, to już w sumie. Już jest nieruchome.
przyjmiemy nową fregatę w szeregi, tak, bo się teraz opłaca, a bryk damy do jako naprawę kawki. No i mamy już zaplanowane. Jest. Pięknie. Okej, okay, my się tym zajmiemy spokojnie. Aj, muszę spudłować. Dobra. Tamtego już trzeba wykończyć. Nie, dobra. Temu trafimy chęcika. O, pięknie, wyszło nam. Nie, poszło. Tak jest. Dobra, podpalamy beczki. Jakoś na mnie nie atakują. Dziwne. Ło, poszło. Dobra, trzeba im pomóc. Ło kurde, jak zlagowało na chwilę. Dobra, trzeba tutaj walczyć teraz. Ło kurde, dawno takich spadków nie było. O kurde. Deszcz przeszedł, to muszą być spadki. Dobra, trzeba ich zniszczyć. No kurde, skontruj kogoś. Kogokolwiek. Dobra, poszło. Ale przeszły na chwilę te spadki FPS-ów i to było widoczne. Ale już spokojnie, spokojnie, bez takich mi tutaj. Ej, dobra, bierzemy sobie tak trochę metalu do floty Kenway'a. No, ciesz się, daję ci czapeczkę życia i bądź zadowolony z siebie. A to co ma? Drewno i płótno. A w sumie przejmiemy ten bryk. A czy wykorzystamy ją do naprawy kawki? Dobra. Tutaj użyję folgierza. Nie. A, tak sobie postrzelałem dla panu. Dobra, ciągnąć, ciągnąć, bo chcę się tam dostać. Dobra. Gdzie jeszcze jakaś beczka? Kapitana wykańczamy z chęcika. Jest, poszło jeszcze. Oh yeah. Pięknie wykończeni. No i ja mam nadzieję, że już tutaj nikt nie żyje. Okej, pięknie. Tak, napraw kaweczkę. I switaśnie. Wykończyliśmy ich. Teraz chcę płynąć do tej, o, wysepki tutaj. Dobra. Wszystko poszło. Tylko ten deszcz mnie niepokoi. Jeszcze możemy mieć tutaj niebezpieczny sztorm. O, już przestało. Bryk. Za mało metalu. Wolałbym, jakby było tego więcej. Okej. Prawie mamy pół godziny, a ja jeszcze tam nawet nie dopłynąłem, dlatego się muszę sprężać. Ale zbierzemy sobie jeszcze tą skrzyneczkę. Aha. O kurde, trąba powietrzna. Fuck it, shit. No to ładnie nam się teraz oberwie. Fuck. A. Ajajaj. Patrz, ta trąba nas śledzi. No, żeż w dupę. Kurde, no. To nie tak miało wyglądać. Dobra, trzeba uciekać przed tą trąbą. No nie spodziewałem się tego.
Aj, trochę nam się oberwało. Trzeba przyznać. Gdzie jeszcze jakaś trąba? Kurde, bo ja tu nie chcę żadnych niespodzianek. Będzie masakra. Dobra, i tak nam się to zregenerowało, więc w sumie gówno nam to zrobiło. Dobra, dopływamy już do tej wysepki. No, pół kilometra jeszcze. Przeszukamy i zakończymy odcinek. Tak, zakończymy już 52. Trzeba to będzie jakoś upłynąć. To jak właśnie? Cayman. Co to mamy za fregatę? HMS Furious Cayman Sound. Dobra. O, to można już sobie płynąć na spokojnie. Bo coś czuję, że będziemy mieli tutaj gości. Kanonierkę! Chyba sobie jaja robicie. Coś czuję, że to miejsce jest jakieś trochę niebezpieczne. Dobra. Ty, to gówno na mi zrobiło. Tam. Dobra, chyba zadarliśmy z niewłaściwymi przeciwnikami. O kurde. Dobra, to był błąd. Ale dobra. Ten błąd zawsze można wykorzystać. O, jeden statek poszedł. Tam mamy jeszcze fregatę. Ten Furious cały. Też go przejmiemy spokojnie do floty Kerwaya. Ale tego to byśmy mogli tak porządnie zniszczyć. Pojechać z tych. Wiecie. Yeah. Oj, poszedł ładnie na kilka strzałów. O, jak mi przykro. O, tu mamy jeszcze łowy na templariuszy, co zrobimy w kolejnym odcinku. Miałem to zrobić parę odcinków temu, ale no niestety tak jakoś wyszło. Ale to teraz mamy przynajmniej okazję. A, tu trzeba będzie banderę zniszczyć. Jeb, do wody. Dobra, najpierw zniszczymy tą banderę. Nie ma! Najpierw muszę tą waszą chińską banderę zniszczyć i was. Jeb, dobra, po headshotcie. Dobra, tam trzeba do wskoczyć. Jeb, pięknie. Świetnie. O, angielska fregata. Dobra, teraz trzeba będzie jakoś to zrobić. Dobra, mamy tu haczyk. Yeah. I teraz nasze ulubione strzelanie. No co, tacy hardzi Anglicy. Hardcory normalnie. Yeah. Już po was. O ty. Taki z ciebie hardcore? No ej, no piraci, ogarnijcie, no. Dobra. Dupię mam tego kapitana. Jezu. Jak to nie narzekać na takie bugi? Ale jest jadka! I o to chodzi. Dobra. Udało nam się. Fregata nasza. I ją bierzemy do floty Kenwaya. Bo jeszcze mamy jedno wolne miejsce. No co, co plujesz? Co plujesz? Dobra, do floty Kenwaya. Dołączasz angielski statku. Dobra. Tu w sumie powiem wam, mógłbym już zakończyć odcinek. Bo już trochę będę ciągnął to.
A nie chcę przy tego przedłużać, tylko sobie tam jeszcze doskoczymy. Oj, proszę. Jeszcze na dzień dobry mamy skrzyneczkę. Lol. Co ty robisz, Edward? Pogięło cię już. Tu mamy mapę. I co my tu mamy? Na magazyn elitarne ciężkie kule. 901-263. Ło, to gdzieś tu musi być naprawdę w cholerę daleko. 901-263. Tutaj, w tej kryjówce. Jak miło. Powinniśmy też już wziąć się za zbieranie tych map skarbów. Znaczy... O! Są te! Bobry! Pamiętam je. Skóra... Albo hutia. Hutia, tak? Tak, hutia. Podobne trochę do tych bobrów. Ale dobra. Tutaj co mamy? Punkty wydechowe, skrzynki, fragmenty danych i sekrety. Dobra. Tutaj maszyny wydechowe. Tylko jeszcze odświeżymy i zakończymy odcinek. I potem będziemy dalej kontynuować odświeżanie Cayman Sound. I plus jeszcze misja łowy na asasynów. Templariuszy, przepraszam. Boże, ale mi się powaliło w głowie. Jeszcze fragment danych tradycyjnie w tym miejscu leży. Dobra. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 52. odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się. Na razie. Arrrr!